John Henry Newman to oczywiście nie tylko kontemplatyk, w dużej mierze samotnik, ale to praktyk, to realista. Obok modlitwy indywidualnej bardzo rozwijał modlitwę wspólnotową. Warto wiedzieć, że przyjął święcenia kapłańskie w wieku 24 lat w kościele anglikańskim. Wtedy można było założyć rodzinę i być księdzem, zresztą tak jak i dziś. Ale Newman wybrał celibat. Przez całe życie pozostał w tym celibacie. Swoje serce oddał parafianom. Pierwsze dwa lata posługiwał jako wikariusz Kościoła Świętego Klemensa w Oksfordzie i tam dokonał rzeczy no, niebywałej na ówczesne czasy. Mianowicie odwiedził wszystkich swoich parafian w domach. Można by powiedzieć, że coś takiego jak kolenda dzisiaj, tylko że ona była jednak inna niż to, co znamy z polskiej praktyki. Umawiał się z daną rodziną w danym domu tylko w konkretnym dniu. Jedna rodzina przychodził, rozmawiał innym dniu inna rodzina. I tak w ciągu tych dwóch lat poznał wszystkich swoich parafian. Potem został proboszczem kościoła St. Mary's. To był kościół uniwersytecki, bardzo prestiżowy w Oksfordzie. Miał 27 lat zaledwie. I właśnie w tym okresie w kościele anglikańskim doszło do pewnych zmian. Może z historii warto przypomnieć, że no, kościół anglikański powstał w wyniku tego odłączenia się od kościoła katolickiego za czasów Henryka VIII. Zachowano wówczas siedem sakramentów, ale one nie miały takiej rangi jak na przykład w kościele katolickim. A w XIX wieku. No bardzo mocno zmarginalizowano zwłaszcza Mszę Świętą i sakrament pokuty. Właściwie Msza Święta zmieniła swój charakter, stała się takim nabożeństwem. Eucharistic service. Można było na niego przyjść albo nie. Niemand bardzo cierpiał z tego powodu i chciał nadal odprawiać Eucharystię według tego starego rytu. Na co parafianie nie za bardzo wyrażali swoją zgodę. Zresztą tam ci parafianie mieli bardzo też duży wpływ na funkcjonowanie tego kościoła. Pozwolono mu odprawiać Mszę Świętą, ale tylko raz w tygodniu, w niedzielę o siódmej rano. I to wszystko. Druga kwestia dotyczyła sakramentu pokuty. Newman po roku przywrócił po roku pobytu w tej parafii St. Mary's przywrócił spowiedź indywidualną. To była konsekwencja, jeżeli ktoś przystępuje do Eucharystii, no to regularnie się spowiada. Ale to wtedy w kościele anglikańskim nie było tak oczywiste. Newman to wprowadził i minęły jeszcze kolejne lata, zanim ci parafianie zaczęli się przekonywać, że rzeczywiście on ma rację, coraz Chętniej przychodzili na tą mszę świętą i przystępowali też do sakramentu pokuty. Widać tutaj w tym wszystkim taką wielką troskę o ludzi. Nieman też odmawiał e, tą modlitwę brawiarzową, liturgiczną, ale nie tylko sam. Zapraszał ludzi, żeby razem odmawiać. Oni też przychodzili. I tak to trwało. Przez te kilkanaście lat, kiedy Newman był proboszczem tejże parafii St. Mary's. Potem, po przejściu na katolicyzm, już nigdy nie był proboszczem. Mieszkał w domu w Littlemore jako oratorianin, ale to nie znaczy, że zapomniał o ludziach. Troszczył się o dzieci, które tam były wówczas bardzo biedne, o imigrantów z Irlandii. Kiedy wybuchła epidemia w niedalekim Birmingham, poprosił jeszcze żyjącą wówczas matkę i swoją siostrę, żeby przybyły i pomagały mu w opiece nad tymi chorymi, którzy zapadli, na, na, znaczy zarazili się podczas tej epidemii. Newman to nie tylko człowiek myśli, kontemplacji, ale to taki. Angielski praktyk, realista. I widać w tym życiu, jak jego ży życie modlitwy przekłada się na konkretne czyny. Na koniec przeczytajmy jego zdanie z jednego z kazań. Cytuję: Chrześcijanin winien czuć, że prawdziwa kontemplacja swojego zbawiciela przekuwa się na sprawy ziemskie. Że jak Chrystus żyje w ubogich, prześladowanych dzieciach, tak On objawia się w czynach, które podsuwa swojemu wybranemu, jakiekolwiek by one były.